Siemano i witam was z tej strony Nesco. Tak powiem, pamiętacie, w poprzednim odcinku znaleźliśmy naszą Emily, która teraz dostała swój mały pokoik. Nie jestem dokładnie w jakiejś wieży tutaj, chyba nawet w tej wieży ona dostała ten pokój. Nawet jeżeli chcecie, to mogę tam pójść i zobaczyć ten pokój. Jakiegoś dużego chyba problemu z tym nie będzie, no chyba że się mylę jednak. Będzie z tym cholernie duży problem. Pójdźmy sobie tą drogą, bo tą drogą jest najlepiej iść na górę. Jednak... No, wskakuj tam, wskakuj, dobrze, dobrze. Nie, 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 nie spadaj, dobra. Pamiętam raz, stąd spadłem i się po prostu zabiłem. O, no widzicie, dokładnie w tym miejscu jest jej mały pokoik. Zresztą bardzo ładny, jakby nie patrzeć. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak oni tutaj wleźli. Tak, ona nie żyje, nie wiem, czy nie zauważyłaś. Już nawet był jej pogrzeb, ale ty na nim oczywiście nie byłaś, bo ciebie nie było, bo ty wtedy nie byłaś dysponowana, można tak powiedzieć. Nie było cię na świecie. Nie wiem, że dobra. Hopaj tam. Jeszcze troszeczkę, dobra. Cześć. Cześć, lordzie. Dwóch takich już zrobiłem. Hello. I don't know if I can. My own brothers. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the royal spy master, now the Lord Regent, was behind it. Aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh, and Havelock's looking for you. Okej, okay, no i o czymś tam we mnie praktycznie nie wierzyli, że uważają, że to nie ja zabiłem kogoś tam, tylko że zrobił to jakoś jakiś lord jakiś tam. Nie wiem, dobra, nieważne. Moje tłumaczenie, kurde, jest takie i to moja pamięć do tych nazwisk i do tych imion to jest po prostu banalnie debilna. Nieważne. Teraz zaczniemy pewnie naszą nową misję. O, ktoś przyjechał. No dobra. Martin's devised our next move. There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coleridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man proud. That's it then. Dobra, mamy jakąś misję. Mamy znaleźć jakiegoś człowieka, który ma... Trzymają go, czy ma dom na moście. I że mamy wyruszyć natychmiast, tak też powiedział. Nie wiem, czy warto mi teraz z nim pogadać. Nie, w sumie nie mam kasy, nie będę z nim gadał. Strata czasu to tylko jest... Off to Caldwin's Bridge, sir. We'll get our sleep later. Lecimy teraz. Jestem ready to go. Zakładaj maskę, ziom. Właśnie. Ej, poczekajcie, bo ja kupiłem sobie Zoom, co nie? On ogólnie chodzi bez maski, a Zoom i tak działa. Znaczy, że on ma też Zooma w oczach, czyli że to jest, może nie wiem, może ojciec tej, która gra w Slendermanie. Skąd? Nie wiadomo. Nie wiadomo, kurczę, no. Skurkowaniec. Been in the city for years, but you lived in Dunwall Tower with the late Empress, so maybe you haven't visited the bridge before. Nowa lokacja chyba. Something to look out for. See all them lights on the water? That's right. We'll be spotted for sure. You're gonna have to shut off their power before I can pick you up. Okay. Now about bringing Sokolov back alive. He's smart. Maybe even smarter than Piero. Got the whole of Dunwall under his thumb with all that natural philosophy business. New technology, potions and the like. Seems dangerous to me. But what do I know? Nie wiadomo, dobra, ciśniemy. Zobaczmy, może tutaj będzie. A właśnie, chwila. Jako pierwsze zobaczymy to. No więc tak, tam jest już jedna runa i tam jest Bone Charm, czyli pójdziemy po runę. Nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc, co muszę zrobić w misji. Obcykajmy sobie drogę. Chodźmy tędy, może jakoś tam przez budynek będzie dało się przejść, bo nie chcę szczerze mówiąc wchodzić na... O kurde, o jaki fuks, ja cię nie mogę. Tak, przez to mogę przejść? Mogę przejść. Dobra, zobaczmy jeszcze raz, gdzie była runa. 48 metrów ode mnie. Czyli muszę jednak przejść dołem, górą raczej nie przejdę. Ach, szkoda.
chciałem przy... A, chwila, tu jest jakaś... Citizens and visitors to our city. By order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. Nie wyszło mi to, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy jak rzucę granatę, to nie przyjdzie ich się z nami sam na to. Więc rzucę im tam może to, chociaż nie wiem, czy będę mógł. Nie, nie mogę. No szkoda trochę. Chciałem wypróbować to, szczerze mówiąc. Nadal jeszcze nie mam obcykanego tego, jak się rzuca te... Jak się na nich rzuca z góry, co nie? Nie mam pojęcia, jak to się robi, bo ciągle jak widzieliście, spadam. Nic mi to kompletnie nie daje. Nie wiem, czy tam jeszcze jest tam w środku. Nie ma nikogo w środku, ale ten się ciągle będzie gapił chyba na mnie. Nie, ja wolę tam już nie schodzić. Zabiłem jednego. Na dole nie wiem nawet, czy coś jest do zebrania. Jest jakiś coś. Nic nie ma, na dobra, trudno. Dezaktywujmy to, dajmy to. Wejdźmy. I co, tutaj jest ktoś? Tam jest. Okej. Cholera. Look out, we got a prowler. Aby mnie nie zauważyli. Dobra, jest luzik. Dobra, łatwo poszło, łatwo przyjdzie. Łatwo przyjdzie, łatwo poszło, tak można powiedzieć. Nie wiem, czy tak się ogólnie mówi, ale... O, żarcie, zawsze o tym marzę, Jezu. Jak normalnie, nie wiem, czytało mi w myślach. Dobra, tędy i tak nie przejdę, więc muszę iść w takim razie górą. Góro, na górze zawsze jest coś niedobrego. Ale dobra, może tym razem będzie coś dobrego, coś przyjaznego. Na przykład, no, klucz. Bardzo będzie przydatne. Nawet teraz nie użyję pociąga, no szkoda trochę. O, znalazłem jakieś coś nowego, jakiś nowy upgrade, który będę mógł wykorzystać potem. Bardzo fajnie. Muszę chyba otworzyć jakoś najpierw drzwi. A co to tam kapie? Czyżbym ty musiał rzucić? Nie, raczej nie, wątpię. A. Pędź! O, cholera. Ty, na tym jest prąd. Fuck, ja mogę z tym przyjechać. Chodź tutaj, wracaj. A nie ma tam już nic więcej na górze? No, puść się. Co to robi? No ale po co mi ten sznurek tam o... Nie rozumiem. Chyba coś tutaj... Coś tu jest chyba podejrzane. Znaczy to jest ogólnie podejrzane. Muszę, wiem, że muszę tym wskoczyć tam o... I pociągnąć za dźwignię. Schować się na pewno. Tak nie sposobem przejedziemy sobie na luzie. Tam jest inna runa, czyli to jest ta runa, do której wcześniej szedłem. Okej. Okay. Oni się oczywiście nie skapną, że tam ktoś jedzie tym i że coś tam i coś tam są, nie? Chodźmy tam najpierw. Tu jest gdzieś bodajże runa, jeżeli się nie mylę. Runo, tam jesteś, jak? Zamknięte. Nie ma innego przejścia, chyba. Fuck, ona leży dokładnie za drzwiami. Lock from other side. Aha, czyli jednak muszę przejść jakoś na drugą stronę, ale... Ale kurde, jak? Nie mam pojęcia. Fuck. Usłyszał mnie albo zobaczył albo. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period.
Fuck! Nie masz, zauważyli mnie? Dobra, trochę mi to nie wyszło. No, cholernie mi to nie wyszło. Ile mam run? Powers. Ile mam? Ja mam 5 run, no trochę za mało, żeby aktywować swoje czasy, a chciałbym. To naprawdę bym chciał. Dobra, ukryłem się. Czyli w takim razie możemy iść sobie tutaj. Ała, 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 se rozdrapałem chyba. Ała, ała. Rozdrapałem sobie chyba pryszcza, o kuźwa. Ale boi, cholernie boi. Nie, czekajcie, czekajcie, nie, bo tam... A przecież, a no tak, runa, dobra, runa była za drzwiami, nieważne. Things are cutting throats and smashing windows left and right, and the Weepers, excuse me, plague victims are worse. You say Legion is wrong for imposing curfew? Nie ma? Nie ma nikogo. Kto by miał czy nie być? Książeczka. Do jedzonka coś. I coś bardzo cennego. Coś jeszcze? Nie. Dobra, zobaczmy, gdzie są te runy, bo tu są dwie. Gdzieś jedna jest na górze, druga jest troszeczkę dalej. Okej. Okay. Po cichutku się skratamy, żeby nikt nas nie usłyszał. I tak, dobra, ona gdzieś jest tutaj. O, może nie wiem, może jest to jakaś przekładnia, albo po prostu jest tutaj na ścianie. O, nie. Nie, może to do tego jest safe. Dupa, nie znam kombinacji, zawaliście. Oh, fuck. Może będzie w książce, chociaż to nie, kurde. Jak ja mam zdobyć tutaj to w takim razie te wszystkie rzeczy? Przydałaby mi się kombinacja, bez jaj. Może tutaj w kiblu gdzieś będzie znajdę, może. Zamknąć kiblu, iść, napić się wody. Oh, matko, no nie cierpię, jak trzeba podać kombinację, nie cierpię po prostu. No i tam jest od razu gdzieś druga runa, ona jest drugim tym, dobra. Oj! Zobaczymy, nie ma, no kurde, ja muszę szukam jakiegoś kodu, ej, hello. Jakaś nowa zagadka? Rivers change course over many lifetimes. And eventually all bridges tumble down. 1,000 years ago, there was another city on this spot. The people carved the bones of whales into runes and inscribed them with my mark. Children still find them washed up in the river mud. Anton Sokolov has made a great study of my runes, but he's not special like you are. He wasn't chosen, and he doesn't wear my mark, so he can't unlock their secrets. Sokolov believes there are specific words and acts that can compel me to appear before him. He searches old temples in Pendicia and ruined sub-basements in the flooded district. He performs disgusting rituals beneath the old abbey. But if he really wants to meet me, he could start by being a bit more interesting. Just like me. Dobra, dowiedziałem się, że ten ziomek, którego właśnie chyba zabijam, on jakoś studiował te runy i że nie był taki dobry jak ja na przykład, albo coś tam w takim stylu, co nie. Mniejsza z tym. Nic ważnego, nic fajnego. Tak, wiem, że tam jest runa, ale nie wiem jak tam dojść, w tym jest problem. Runa mnie woła i woła, 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 nie wiem jak tam dojść. Może dachem? Dera, kto tam był? Probably just a draft. Tak. What exactly was that? Tu jest ziomek. Cholera, jasna. I demand that you show yourself. No pokazałbym ci się, ale no wiesz, nie chcę ryzykować jak za bardzo, wiesz. I will find you soon enough. Yeah, fuck.
Nie chciałem cię zabijać, wiesz, chciałem cię tylko uśpić, ale dobra, no. Chciałeś, to masz. Może to jest z tego, jakby dupa, otwórz się ze strony sejfie. No może nie wiem, może to był klucz do tych drzwi, które były zamknięte przede mną, tam gdzie była ta poprzednia runa, ale tam to już wejdziemy dopiero potem. Trudno, zdobyłem do czegoś klucz, nie wiem do czego. Ale tak, wiem, że tam jest jeszcze ziomek. Oj, nie fajnie. A nie, to pies, cholera, jasne. Oj, nie fajnie, nie fajnie. Dobra, pies się zaraz uspokoi. Zobaczmy, co jest tam. Tutaj jak na razie nic nie widać, nic nie widać. Cholera. Uuu, tam był ziomek, tam był ziomek, tam był ziomek, tam był ziomek. Tu zaraz przyjdzie, on tu zaraz przyjdzie. Okej. Okay. Może wrzućmy go niechcąco do wody. Powiedzmy, że niechcąco. Hop. Ładnie, pięknie się ukrył. Jakby on czytał mi w myślach i wiedział, co chce zrobić. Co, nie? Tak, do cholery. Tam jest runa i runa jest... No tam, nie masz. Jest tylko jedna runa, a co jest tam? Aha, przejście na drugą stronę, no to też mi dużo rzeczy nie daje. A trochę szkoda, trochę szkoda. No i kuźwa, znowu mnie... Psy! Tam są jakieś okno tam jest. Czy to nie jest przypadkiem to? A nie, nie wiem co to jest, tutaj nie byłem. Co to było? Nie, tutaj nic nie zrobię, tu jest jakaś pułapka. Jakieś coś, tutaj nic nie ma raczej. Tutaj też nic nie znajdę, na szkodę. Cholera. Ty, to mnie może prądem potraktować, ej, to nie fajne. Tam jest wyłącznik, ale tam się raczej nie dostanę zbytnio szybko. Trzeba to jakoś zrobić po cichu. Jakbym zatrzymał czas, pobiegł tam, wyjął... to by było dobre, no ale no, nie mogę tak jeszcze robić. Dobra, się tam o to jakoś teleportować. O, fuck! Ja pierdziu, to na hita zdejmuję, ej. Ty, no trochę przesada. Mogłem zapisać, czemu ja nie zapisuję? Czemu ja nie pamiętam, żeby... Zapominam zawsze, żeby zapisywać, nie wiem gdzie będę. To jest problem. Dobra, przy tym. Dobrze, tutaj mi się gra zapisuje, bo na piracie mi się gra nie zapisywała. I nie mogłem potem tego otworzyć, to co nawet zapisałem. Dobra, pies. Tutaj ktoś nie ma, ale dobrze. Tak, żeby mi tylko pies nie wywąchał. O to bym się szczerze mówiąc modlił. Póki mnie nie widzą, póki mnie nie słyszą. Okej. Fuck, pies. Cholera, jeszcze wyszedłem bardziej na widok. W sumie, co mogę wejść tutaj na górę przecież, hello. Chyba, że nie wejdę na samą górę. Raczej nie dam rady, co nie? On nie jest taki zdolny. No, nie. Ale tam mogę, no niech tylko mi się trochę mana napełni. I ciśniemy tam, o. Okej. Okej, tu są schody na górę. Se pójdę, ale nie jestem dokładnie pewien, co mnie tutaj spotka. Uch, aż się kurde cykam. Tam jakoś przejdę, żeby tam wejść jakoś tam na górę? Nie. Może tamtędy? Też nie. Fuck. Ojojoj. Cześć. Trzeba było też popatrzeć trochę do tyłu, bo wiesz,
nieładnie tak patrzeć tylko do przodu i potem nic nie robić. O, dostałem. Okej, znowu dostałem klucz. Ciśniemy na górę. Cholera, ale pocisnął. Ty w dupę, no. Już bardziej pocisnąć chyba nie. Ładnie, wyłączyłem prąd chyba w całym mieście. Albo gdzieś. Gdzieś w pobliżu. Może. A tam coś leży? The lights are working perfect. Well, there's nothing. Take that! Bash him! Oh, I'll find him. Get around him! Assassin! Help! Oh, there. Fuck! Nie fajnie, nie fajnie. Watch it! Oni mi się wasz aktywować alarm. O. Spadłem. Gincie, kurde. Fuck! Tam jest to gówno, co może mnie zająć na hita. Ej, nie fajnie. Fuck, włączył alarm. Ajajaj. A gdzie się go wyłączę? No i masz pociągnik zmarnowany, no ale... Cena ucieczki może być. Ale alarmu włączać naprawdę nie musiał, no. Jest to znowu jakiś pierdor. Nieważne. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to nieważne. Pierdor. A nie ma nic, liczyłem na jakieś kurde zakupy w miejscu niedozwolonym. Darmowe zakupy. Fuck, nie cierpię tych. Gin, fuck. Zmarnowałem przez was całe pociągi. Jak ja ich nie cierpię, no. Jak ja ich cholernie nie cierpię. Fuck, całe pociągi. Hop, hop. O, nie fajnie, nie fajnie. Jest to jakiś możliwy skrót? Nie ma. Nie ma. Nie ma możliwego skrótu, a fajnie by było, jakby było. 23 minuty. Trzeba zakończyć odcinek. O, tu nie ma żadnego fajnego, fajnej misji pobocznej. Szkoda. Zarobił trochę więcej kasy. Ojeju, jeju. Hop, zamknijmy toaletę. Toaletę się zamyka. Po użyciu zamykać się toaletę. Wszyscy to wiedzą, o pocionek. O to chodzi, o to chodzi. O chwila, tu jest runa, fajnie wiedzieć. Już mam 7 chyba. Hop. Tam jest ziomek. Tutaj mogę ci wejść na górę, nie mogę. Ale tu jest za to, to gdzieś tam prowadzi. O fuck. Oj, ale to tak no, z tego mi wyszedł. Ja ci nie mogę. Razor Rain, fajnie. Nawet teraz widzicie, że dostałem. Co zrobiłem? A, mam full, kurde, no nie mogę użyć, na szkodę. Z nienacka mi, kurde, wyskoczył dosłownie. No, niemiłe to było. Wow, uważaj, gdzie idziesz.
Ja szczerze mówiąc to wolę nie ryzykować, bo nie wiem, czy to mnie przypadkiem nie zabije. Ojej. Nie! Ty gdzie nam spadłeś? O! Ja myślałem, że jakiś dobry lot tutaj wypadnie, a tu kurde gówno. Ja tu mogę zmienić polaryzację, tu mogę wyjąć. Wątpię, żeby ktoś jeszcze tam przyszedł. Nie! Pup. Ładnie. Polaryzacja pora na Polarora. Polarora na pora. Wszedłem na Cold Wind Bridge. Tam coś. Zobaczymy runy. Jedna runa, druga runa. Nie, jedna runa. Chwila, no to po kolei. Gdzie tu jest jakieś przejście na górę? No więc tak, tam są ścieki, dam radę tam jakoś doskoczyć? Pewnie dam. Dam radę, no jasne, że dam radę. Zobaczmy jeszcze raz, gdzie jest runa. Runa jest w tamtym pokoju, czyli jeżeli ja tam wejdę na dach, przeteleportuję się gdzieś tam, o. Hop, chodźmy tutaj na górę. Teraz się módlcie, żeby tutaj nikogo nie było. Nie ma nikogo. Ładnie. O fuck, gdzieś tam. O fuck. Lala, czemu ja zaczynam od takiego pecha? No ktoś mi to powie. Tu jest szyba, mogę przed nią wskoczyć, ale on mnie wtedy usłyszy. Gdzie jest ta runa? Tu jest, dosłownie pode mną jest runa. Nie rozwalę tego. A co go rozwalę? To też nie rozwalę. Pokaż ty się, bo ja nie wiem, gdzie, jak mogę cię zabić. No, dokładnie. Zdobyłem co? Zdobyłem kulę. Ja wolałbym ten. Szczerze mówiąc, zdobyć... Gdzie to? Tutaj są. Keja. Ty, to on. Czy ja muszę go zabić? Which in conjunction with a high heat therapy, which came to me most vividly in a dream last night. Uśpiłbym go, ale nie wiem dokładnie, co mam zrobić, tak szczerze mówiąc. Uśpię go. Niech już będzie, że go uśpię. I zdobyłem teraz klucz do jego domu. Tu jest przy okazji runa. Nie jestem pewny, ile już mam. Już mam 8, mogę upgrade'ować sobie zwolnienie czasu i chyba tak zrobię. Co będzie na trzecim poziomie? Kompetnistym... A to jest drugi, to nie mam, nie można więcej? To tyle? Serio? Dużo many, ale no bez... Nie, no bez jaj. Tylko po 2 levele są, na każdy ten. Ja myślałem, że to chyba, że się mylę i zaraz pojawi mi się więcej, ale przynajmniej na to liczę. Co to jest? Nie mam nic do wziąć. Dziękuję. No problem. Kto jesteś, on kept me in a cage. Like an animal. No wiem, przecież widzę, hello. Pain is horrible right now. So I'll just hide in a corner and leave when I'm feeling better. Hello, Mr. Test Subject 312. Wiesz, że mogę cię zabić, ale tego nie zrobię. Wiesz o tym, prawda? Usiądź sobie i poczekaj. Dobrze. Jest tu serce, wskaż mi drogę. Serce, drogę mi wskaż. To cię posłucham. Przyjemnością. Nie wiem, co mam zrobić. A, mam chyba... Chciałem go uśmiercić, czy jak? A, mam do Samuela go ten. A, to dobrze, że go przynajmniej nie zabiłem. Jakbym go zabił, to nie byłoby to dosyć fajnie, jakby nie patrzeć. Chwila, nie wiem, czy to skoczy tam. O, fuck. Cholera jasna. No to nie było zbyt mądre, mogłem zejść po schodach. 29 minuty, znaczy. 29 minuty. Chodź, no chodź, pociśniemy. Ty, ja wcale kuszy nie użyłem. Chyba coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Użyjemy link. To... A, no tak, przecież mogę tak robić. No dobra. Robert, you get it? We're gonna die.
Madman Sokolov is going to do something terrible to us. Chcecie Sokołowa? To marszcie. Cholera, mogłem najpierw to dezaktywować, tak szczerze mówiąc. Nie znajdziecie mnie, już powinniście o tym wiedzieć. Mogłem najpierw zrobić to trochę inaczej. Dobra, mam pomysł. Skończmy tutaj ten odcinek. Ja w poprzednim odcinku zacznę trochę wcześniej od tego save'a, albo w sumie nie, chwila. Nie zrobię to. Tylko muszę znaleźć, dokąd prowadzi prąd. Odkąd prowadzi prąd, albo skąd prowadzi prąd. Tutaj. No chodźcie, oh fuck. Ty, to nie jest zbyt miłe, wiecie? No chodźcie, idziecie? O matko, się wystraszyłem, chodźcie. Nie cierpię tego. Się boję przejść przez to, wiecie? Strasznie boję się przez to przejść. Ja nie chcę, żeby mnie strzelać. Dobra. I don't know who you are or why you did this for me, but listen. Nearby there's a partially collapsed kuźwa, nie chrap. Up on what used to be the third floor, you'll see a painting. Powiedziałem coś. I used to work there. Behind the painting there's a safe and the code is 294. Safe. Napisałem save przez i, nie wiem, czy tak się pisze. Dobra, ja się z wami żegnam, jeszcze zapisuję sobie kod, który wcześniej miałem. 696. To jest do jakiegoś tam domu. Jakiś dom. Dobra, na razie, żegnam się teraz z wami, więc cześć, pa.